For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Alba Dolny Śląsk. Ekologia, nowoczesny sprzęt, profesjonalizm. Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, także przemysłowymi. Szeroka oferta pojemników i kontenerów. Transport i selektywna zbiórka odpadów. Zimowe i letnie utrzymanie dróg. Stacja kontroli pojazdów. Dbaj o środowisko naturalne razem z nami. Alba Dolny Śląsk. Biuro podróży z buta. Obozy, kolonie, wczasy, rejsy, wyprawy egzotyczne, wynajem luksusowych autokarów. Biuro turystyczne z buta. I ty poleć z buta. www.zbuta.pl. Rezerwacje 24 godziny na dobę. Z buta. Oferta turystyczna, która daje pozytywnego kopa. Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na wydanie informacji. Ostatnia sesja Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju przebiegła w miarę sprawnie, choć nie obyło się bez kilku zgrzytów. Bardzo ciekawy i jednocześnie nowatorski projekt uchwały wpłynął do przewodniczącego Rady w sprawie niewypłacania radnym części diet za nieobecność na sesjach i na komisjach. Uchwała o niepromowaniu, niepremiowaniu radnych, którzy nie wypełniają swojego mandatu. Dlatego, że mandat radnego jest realizowany uczestnicząc w posiedzeniach komisji, sesji Rady Miejskiej, a także oczywiście wszyscy wiemy w kontaktach bezpośrednich z wyborcami. Jeżeli ktoś nie wypełnia tego mandatu, nie uczestnicząc, no to nie może dostać ekwiwalentu pieniężnego. Nie mówię i nie używam tutaj świadomie słowa wynagrodzenia, bo to jest zupełnie inny charakter. Ulega zmniejszeniu o 200 zł za każdą nieobecnego na sesji Rady Miejskiej oraz na posiedzeniu komisji stałej, który jest członkiem. I dla komisji, dla członka, czy dobrze mówię tutaj proszę, dla radnego, który jest w dwóch komisjach 200 zł, w jednej komisji, przepraszam, to jest 200 zł, a w dwóch komisjach po 100 zł. Nie więcej jedna niż 400 zł. Batalia o diety radnych przebiegła błyskawicznie i również w taki sam sposób projekt uchwały zakładający potrącenia finansowe radnym został odrzucony większością głosów. To jest za przyjęciem tej uchwały w sprawie diety. Ręka do góry. Do tej uchwały już. Ale proponowane jest to bez poprawek. Bez poprawek, bo nie przeszło. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto się wstrzymał? Nie przeszło. 7-5. Jak widać i słychać, diety szczawieńskich radnych ocalały. O takiej uchwale decydują wszyscy radni. Część chcieli, część nie chcieli, a w związku z tym, że jeżeli większość przegłosowała, że nie zawierania tych diet, znaczy nie obniżania diet za nieobecność, no to trudno jest to wola rady. Niektórzy radni, którzy głosowali za niepotrącaniem finansowym ze swoich diet, uważają, że wprowadzenie takiej karencji finansowej byłoby źle odebrane społecznie. Natomiast ich przeciwnicy uważają, że byłoby to swoiste dyscyplinowanie radnych do pracy w Radzie i na rzecz samych wyborców.
Dla mnie to jest kuriozalne, dlatego że w obowiązującym statucie mówi się o tym, że wypłata diet nastąpi na podstawie list obecności. Wobec tego, jeżeli dostanę propozycję wypłaty diet bez list obecności, no to prawdopodobnie nie będę mógł ich zrealizować. A zapis w statucie brzmi tak. Paragraf 71. Z tytułu udziału w sesjach rady oraz posiedzeniach komisji, których jest członkiem, radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych uchwałą rady. Dlaczego tak niektórzy głosowali? No to powinni się wypowiedzieć ci radni, bo ja za nich na pewno stanowiska nie będę podejmował. Zastanawiające jest, dlaczego taki projekt o potrącaniu z diet radnych w ogóle powstał. Czyżby radni nie pojawiali się na sesjach? Zdarza się radnym, że niektórzy tam nie przyjdą z powodu choroby, czy innych okoliczności losowych, czy ich nie przychodzą do rady, no ale no, jest to usprawiedliwione, bo w sumie do radnego, z wyjątkiem jak nie ma takiej uchwały, no to nie można wyciągnąć żadnych innych konsekwencji. Czyżby? Uchwała Rady Miejskiej w Szczawniezdroju z 18 kwietnia 2011 roku określa m.in. sposób naliczania diet i jej wypłaty. Rada Miejska w Szczawniezdroju uchwala. Paragraf 1. Wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Szczawniezdroju za udział w pracach Rady i jej komisjach. Paragraf 3. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje w terminie do dnia 10 następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listę obecności na sesjach rady oraz komisjach. Ja myślę, że to nie jest sprawa i temat do załatwienia przez organ sprawujący, powiedzmy. To jest przez organ uchwałodawczy i powinni sami radni dojść do jakiegoś stanowiska. Ja na pewno nie będę podejmował żadnych działań w tym kierunku. Radni jednak bronią swojego stanowiska. Tu chodzi też o to, że na przykład niektórzy radni naprawdę wykonują swoją pracę rzetelnie, wybrali nas wyborcy, a praca nie polega tylko na tym, że jesteśmy w urzędzie i podejmujemy decyzje, ale także w spotkaniach z radnymi swoimi. Także to jest moje zdanie, że też bierzemy udział poza sesjami, poza komisjami. Spór sporem jednak, jak nie wiadomo o co Polakowi chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Czysty Wałbrzych to akcja mająca na celu posprzątanie miasta przez jego mieszkańców. Po okresie długiej zimy miejsc zaśmieconych pozostało sporo i nie są ładnym widokiem dla wszystkich. Kobieca drużyna piłki nożnej Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska postanowiła czynnie włączyć się w akcję i zawodniczki klubu razem z zarządem posprzątały teren wokół stadionu przy ulicy Dąbrowskiego, na którym rozgrywają swoje mecze. Zdecydowałyśmy się jako zespół posprzątać ulicę boczną Dąbrowskiego. Nieprzyjemnie się tędy chodziło, było bardzo zaśmiecone. Zanim piłkarki przystąpiły do sprzątania, teren wokół stadionu wyglądał tak. Nasza wrażliwość kobiecy jest taka duża, że nie mogliśmy trenować tam, gdzie jest taki brud. Jako drużyna postanowiliśmy się tym zająć. I uważam, że takie wspomaganie tego środowiska, czyszczenie go jest potrzebne, żeby było lepiej, bo granie przy takim czymś to nie jest przyjemne. Wszyscy uzbroili się w szczotki, grabie, łopaty, worki i rękawice i przystąpili do pracy. No lepiej dla nas, że jest czyściej wokół stadionu i zawsze jak piłka wypada, można się nie pociąć przez szkła rozbitych butelek. Dzięki własnej inicjatywie dziewczęta nie będą się już wstydziły takiego widoku przed drużynami, które przyjeżdżają na mecze do Wiktorii. Jednak wrażliwość dziewcząt nie pozwala im grać na obiektach sportowych, wokół których jest po prostu totalny bałagan, walają się butelki, puszki i śmieci i dzisiaj wykorzystując to, że jesteśmy razem, postanowiły przyłączyć się do apelu pana prezydenta i posprzątać wokół terenów, gdzie rozgrywają mecze. Dziewczyny się wstydziły za to, że przyjeżdżają goście z innych miast i widzą ten bałagan wokół obiektu przy ulicy Dąbrowskiego i wspólnie dzisiaj posprzątaliśmy, zebraliśmy kilkanaście worków, butelek, szkła, puszek. Piłkarki Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska posprzątały teren wokół stadionu, gdzie na co dzień rozgrywają swoje mecze, a przechodnie, którzy widzieli zaangażowanie dziewcząt, nie szczędzili pochwał. Według prezesa zarządu Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska Jacka Grabowskiego włączenie się w taką akcję to doskonały przyczynek do tego, aby zmotywować inne kluby, instytucje czy firmy do posprzątania choćby terenów wokół siebie.
Blisko 600 nowych miejsc pracy i ponad 450 milionów złotych nakładów inwestycyjnych to efekty wydania 7 kolejnych zezwoleń przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Inwestpark. W Zamku Książ odbyło się uroczyste wręczenie upoważnień do prowadzenia działalności na terenie podstref w Świdnicy, Żarowie, Jelczu, Laskowicach, Brzegu Dolnym oraz Opolu. Każdy nowy inwestor, niezależnie od tego, do której podstrefy trafia, wzmacnia całość strefy i zwiększa nasze szanse na to, że za nim przyjdą kolejni. Od początku 2013 roku wydano 7 nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w podstrefach Inwestparku. Dobrze znana świdniczanom firma Colgate Palmolive zainwestuje w mieście kolejne 100 milionów złotych. W Brzegu Dolnym powstaną aż 2 zakłady zajmujące się chemią. W Jelczu Laskowicach firma Steripak Medical zajmie się produkcją wyrobów i urządzeń farmaceutycznych, a w Żarowie Dysel Safety Systems Europe zasili produkcją poduszek powietrznych. W opolskiej podstrefie zainwestuje z kolei firma HFG Polska oraz Polaris Poland, tworząc około 360 miejsc pracy. Inwestpark to największa strefa ekonomiczna w Polsce, która swoim obszarem obejmuje 41 lokalizacji w 4 województwach – dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim i lubuskim. Zagospodarowano na razie 60% jej powierzchni. Na inwestorów wciąż czeka zatem ponad 86 hektarów terenów. Być może w niedługim czasie pojawi się kolejna firma, która tym razem zasili wałbrzyską gospodarkę. Prowadzimy różne rozmowy. No, na razie niestety mamy jednego inwestora, który wstępnie nie jest zainteresowany, czy coś z tego wyjdzie, zobaczymy. Decyzje inwestorów zależą od bardzo wielu czynników i to naprawdę czasami trwa bardzo wiele miesięcy. Sytuacja gospodarcza nie skłania w tej chwili inwestorów do inwestycji niestety. W Wałbrzychu rusza sezon remontów drogowych na nienotowaną dotąd skalę. Projekty drogowe zaplanowane w tym roku warte są ponad 42 miliony złotych. Najpierw będzie trochę gorzej, żeby później było lepiej. Znaczy, czeka nas na pewno wiosna remontów, objazdów, wiosna i lato, pewnie jesień, remontów, objazdów, trochę utrudnień. Na pewno oprócz samego wykonania tych inwestycji ogromną wagę przywiązujemy do uświadomienia, czy też naszych mieszkańców, kierowców, mieszkańców, pracowników różnych instytucji do tego, czy o tym, że te utrudnienia są po prostu nie do uniknięcia. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381, ulica 11 listopada na odcinku od Placu Górnika do Armii Krajowej wraz z ulicą Parkową. Koszt zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj to blisko 11 milionów złotych. Termin zakończenia inwestycji to 28 czerwca 2013 roku. 40-letnie zaniedbania, a może jeszcze większe, no niestety się nagromadziły. Chcemy nadrobić czas. Wykonawca robót budowlanych dokona przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączy do kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym oraz zrealizuje remont drogi i chodników na długości około 2 km. Od 25 marca na odcinku od Placu Górnika do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej ruch kołowy ulicą 11 listopada odbywać się będzie wyłącznie w jednym kierunku. Z uwagi na to, że ten krótki czas jest na wykonanie przebudowy tejże ulicy, w związku z tym też wykonawca wystąpił do nas o taką organizację ruchu, aby ten front był dosyć szeroki, a mianowicie prawie w 2/3 szerokości jezdni na ulicy 11 listopada od Placu Górnika aż po ulicę Parkową, ulicę Armii Krajowej będzie zajęte pod jedną wielką przebudowę. W takim układzie harmonogramu. W związku z tym to determinuje to, żeby również i układ jednym był kierunkowy od Placu Górnika w kierunku Starego Zdroju. To też jest wynikiem tego, że ulica Świdnicka ma odwrotny układ, czyli od ulicy Niepodległości w kierunku ulicy Strzelnowskiej, Noworódzkiej, bo tam też będą jakby przerzucane objazdy dla pojazdów dużych, aby nie tworzyć tutaj zatorów na ulicy 11 listopada. Na czas remontu zmianie ulegną rozkłady jazdy linii nr 4 i 15 oraz trasa przejazdu linii nr 8. Trasa linia nr 4 spod Zamcza na Rusinową poprowadzona zostanie przez Plac Grunwaldzki i ulicę Piłsudskiego. Natomiast z Rusinowej na Podzamcze trasa bez zmian. Będziemy starali się wprowadzić coś, co w naszym mieście do tej pory nie było jakby regułą. Będziemy stawiać takie
takie tablice informacyjne, które pokazują po pierwsze, że robimy coś w naprawdę w skali, która jest do tej pory w mieście nie spotykana i że to się musi wiązać z utrudnieniami, za które przepraszamy. Autobusy obsługujące linię numer 8 z kierunku Szczawno-Zdrój nie będą kursować ulicą Parkową, lecz po ominięciu przejazdu kolejowego na ulicy Żeromskiego wykonają manewr lewoskrętu bezpośrednio w ulicy Armii Krajowej. Natomiast trasa w kierunku Szczawno-Zdrój nie ulega zmianie. Bardzo szeroko będziemy prowadzili kampanię informacyjną. Do każdego mieszkańca, każdego kierowcy dotrzeć będziemy się starali. Kolejny remont drogowy to przebudowa ulicy Sokołowskiego. Wartość projektu to blisko 3 miliony złotych. Termin wykonania robót zakładany jest także na 28 czerwca 2013 roku. Zakres robót obejmuje całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia drogi, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci wodociągowej. Wzdłuż przebudowanego odcinka po stronie wschodniej przebudowane zostaną również miejsca postojowe. W miejscu dotychczasowych terenów zielonych wybudowany będzie chodnik i ścieżka rowerowa. Na czas remontu ulicy Sokołowskiego zmianie ulegnie układ trasy linii komunikacyjnej numer 2 i 9. Nie będzie możliwości wjazdu autobusu komunikacji publicznej pod sam szpital. Tam przystanek zostanie zlikwidowany z uwagi na to, że i tak będą dosyć duże obciążenia ruchowe związane z obsługą mieszkańców zarówno tego osiedla Łowicza, Judyma, Bojarzyńskiego, jak również do samego szpitala. Nie będzie możliwości zatrzymywania się na ulicy Sokołowskiego. Będzie tylko łącznie zachowany ruch dwukierunkowy. Więc parkowania nie przewidujemy. Też między z tego też względu, że no, czas jest krótki, wykonawca też potrzebuje mieć większy front, ale zachować jednocześnie układ dwukierunkowy. Remont drogowy numer 3 to przebudowa ulicy Makuszyńskiego. Wartość kontraktu to blisko 1 000 000 złotych. Termin realizacji przewidziany jest na 15 czerwca 2013 roku. Robimy remonty nie po wierzchu, nie takie, które przez ostatnie kilka lat można było widzieć na drogach powiatowych, czyli robienie dywaniku asfaltowego z pozostawieniem tego wszystkiego pod ziemią w takim stanie, jak zostało to położone lat temu 40-50 i że razem z tym zmieniamy również instalację oświetlenia ulicznego. Planowana przebudowa obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników i zatok postojowych, naprawę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia drogowego. W czasie remontu planowane jest całkowite zamknięcie ulicy Makuszyńskiego. Wielkie wyprawy małych pszczół zostały nagrodzone. Młody wałbrzyszanin Arkadiusz Jankiewicz został jednym z finalistów polskich konkursu prac młodych naukowców Unii Europejskiej. Szanowny pan Arkadiusz Jankiewicz, strasznie poważnie to brzmi. Jesteś przerażony, pewnie widzę. W związku z pańskim sukcesem, jakim jest zakwalifikowanie się do 25. finałowego konkursu młodych naukowców Unii Europejskiej, pragniemy złożyć panu najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie nauki. Z radością i satysfakcją przyjęliśmy informację o pana sukcesie. Jesteśmy przekonani, że jest on początkiem drogi do kariery. Nie wiem jakiej kariery. Naukowej. Broń Boże innej. Arkadiusz Jankiewicz jest absolwentem drugiego liceum ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Obecnie studiuje na kierunku medycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz gratulacji dla ciebie i dla środowiska, to są to również gratulacje dla drugiego liceum, dla pana dyrektora Wróbla, który jest z nami, bo cieszymy się, są to nasze wałbrzyskie szkoły. Od 1 stycznia jeszcze w dodatku jest to szkoła, którą prowadzimy. Życzymy podobnych sukcesów pozostałym szkołom ponadgimnazjalnym. Pierwsze liceum pewnie potraktuje to jako zaproszenie do rywalizacji. Wszystkiego dobrego tobie, gratuluję, dziękujemy i obyś się tak, proszę zdjęcie, obyś się tak rozwijał jak do tej pory. Panie dyrektorze, wszystkiego dobrego i oby pan tak pielęgnował te talenty wałbrzyskie. Tylko jeden warunek, żeby wracały. To jest moje miasto i bardzo się cieszę, że jestem tak mile przywitany przez pana prezydenta i przez wszystkich radnych.
i to naprawdę też był wielki dla mnie zaszczyt móc zasiadać tam na sali obrad. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, ponieważ konkurs jest interdyscyplinarną rywalizacją najlepszych polskich projektów uczniowskich. 13-osobowe jury polskich eliminacji zakwalifikowało 20 projektów 26 autorów. W związku z moją wielką pasją do mikroskopii postanowiłem połączyć pasję do owadów i do mikroskopii i stworzyć metodę, która by określała zasięg lotu pszczół właśnie wykorzystując techniki mikroskopowe i będąc zupełnie nieszkodliwą. Na to mi bardzo zależało i co więcej, ta metoda miała mieć bardzo szerokie aspekty praktyczne, tak mogła być zastosowana przez pszczelarzy, bo to oni są grupą docelową. Praca Arkadiusza Jankiewicza zatytułowana Wielkie wyprawy małych pszczół, dotycząca zasięgu lotu pszczoły miodnej na podstawie analizy palinologicznej składu jej odnóży pyłkowych, znalazła się pośród trzech najwyżej ocenionych, dzięki czemu weźmie udział w finale europejskim konkursu. Jako, że jestem laureatem właśnie tego konkursu prac młodych naukowców w Unii Europejskiej i będę reprezentantem Polski na zawodach międzynarodowych, to tam pokażę to w większej liczbie osób i przede wszystkim jury międzynarodowemu, które jest z całej Europy, Ameryki, Izraela, Chin i chyba jeszcze Kanady. Podczas spotkania z prezydentem i radnymi na sesji Rady Miejskiej, gdzie został bardzo mile przyjęty i wyróżniony, przedstawił również prezentację dotyczącą swojej pracy. Prezydent Roman Szałemej pogratulował sukcesu młodemu wałbrzyszaninowi, którego badania mogą w przyszłości mieć wpływ na rozwój pszczelarstwa zarówno w Polsce, jak i na świecie oraz pozwolą alergikom na korzystanie z dobrodziejstw produktów pszczelarskich, co może stać się swoistą rewolucją. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.